Magazyn Speedway is Coming przy taśmie startowej prowadzący, no może nie wyścig, ale prowadzący te zawody Adam Lees. Z toru pierwszego wystartuje reprezentant, można tak powiedzieć, Irlandii, czyli z Wyspy Zielonej. Tak to możemy również zatytułować, a więc Wojtek Korona, a z toru drugiego pojedzie Przemek Bartkowiak z Poznania. Witam serdecznie również. No i cóż, taśma idzie w górę, panowie już na starcie, motocykle, no już można powiedzieć gotowe do walki. Zaczynamy nasz magazyn Speedway is Coming. A rozpoczynamy od meczów piątkowych, rozpoczynamy od Ekstraligi. Fogo Unia podejmowała Włókniarza Częstochowa, Włókniarz zdemolowany w Lesznie. Dokładnie, otóż to 57-33. Na pewno Marek Cieślak nie sądził, że aż będzie tak stromocna porażka w jego 69. urodziny. Jego zawodnicy no, nie sprawili mu prezentu urodzinowego, a i tak jak zdążyłeś zauważyć, polegli na torze imienia Alfreda Smoczyka. Bartosz Smektała był klasą samą w sobie. Zdobył 113 punktów w 5 startach. Jeżeli chodzi o juniora, no to czego więcej oczekiwać. Gorszy swój występ też zapoczątkowany może też brakiem jazdy, jeżeli chodzi o inne ligi, jest Brady Kurtz. Zdobył tylko i wyłącznie 3 punkty. Jeżeli chodzi o zespół Fogo Unia Leszno, jest to kandydat do Mistrzostwa Polski. O tym wiemy nie od dziś. Zespół jest stabilny, zrównoważony, każdy zawodnik potrafi nawet po jednym nieudanym starcie od razu przełożyć się. Emil Sejfutinow, Piotrek Pawlicki, zespół kompletny, natomiast jeżeli chodzi o forwet Włókniarz Częstochowa, no nadal coś jest nie tak. Nie jeżdżą liderzy zespołu. Przyzwyczailiśmy się do tego, że Leon Madsen, że tak powiem, z meczu na mecz zawsze ta dwucyfrówka widnieje na jego koncie. W piątkowy wieczór zdobył 11 punktów. Natomiast cóż, Paweł Przepełski, Adrian Miedziński, łącznie 5 punktów. Matej Zagar też, zawodnik cyklu Grand Prix. Jak wiemy, komandos, czyli bądź co bądź osoba, która no, nigdy nie powinna się poddawać. Mimo dwóch, że tak powiem, dobrych startów, dwie trójeczki, w pozostałych startach albo nie dojeżdżał do mety, ponieważ defektował, bądź też za plecami zawodników gospodarzy. Juniorzy również słabo, zarówno Gruchalski, Miśkowiak, raptem 2 punkty łącznie na ich koncie. Fred Kalindgren też próbuje się, że tak powiem, przestawić w ten sezon, aczkolwiek Grand Prix nie jest odwzorowaniem jego ligowych występów, także mecz można by powiedzieć, że bez historii. Cały czas Fogo Unia Leszno wygrywała, Marek Cieślak nie robił rezerw taktycznych, dawał jeździć swoim zawodnikom, no może poza Damianem Drużdżem, który jak wiemy jest zawodnikiem rezerwowym, no i niestety nie doczekał się swojego występu. Bonus, że tak powiem, był już rozstrzygnięty po 8 wyścigu. Janusz Kołodziej się znowu mógł śmiać, że jest godzina 19:41, z tym, że w drugą stronę. Także kolejne 3 punkty zapisuje w swoim dorobku Fogo Unia Leszno. Czy ona znajdzie w ogóle, panowie, w tym sezonie, w rundzie zasadniczej, szczególnie po Gromce? Ja myślę, że bardzo ciekawy będzie mecz we Wrocławiu, prawda? No to, ale jak to będzie, to się okaże, bo z tego co słyszałem, Tajów nie tak szybko na to wróci, prawda? Tak, dokładnie. Tajski, jego przerwa od startów jeszcze bardziej się wydłuży. Nie wiemy, czy to będzie początek września, czyli już bądź co bądź można sądzić, że najwcześniej go zobaczymy w playoffach. Aczkolwiek, no jeżeli chodzi właśnie o Beta Wrocław, to widzę, że mimo, że Tajskiego nie ma fizycznie, natomiast duchem jest na pewno i sprzętowo również. Pewna równowaga jest w zespole od takiego czasu, jeśli zauważyłeś. Jest taka pewna równowaga, że tam już coraz nawet Wacław Milik zaczął jeździć na sprzęcie Grega Henkoka, przepraszam, nie Tajofindena.
Tak jest. No i rewelacyjny Glebczukunow, no robi robotę. O wsparciu sobie jeszcze panowie powiemy w dalszej części naszego magazynu, ale na pewno no jest to, to będzie hit bez wątpienia Ekstraligi, mecz we Wrocławiu, Sparta przeciwko Unii Leszno. Już dzisiaj zapraszamy, będzie to 14. runda, ostatnia kolejka. Mecz odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia. No i miejmy nadzieję, że już na play-offy Taivo Findej będzie gotowy. Przechodzimy do kolejnego spotkania z udziałem, no tak, mamy zespół, który nie przegrał jeszcze w tym sezonie i mamy zespół, który niestety chyba coraz bardziej już puka do drzwi najspieszej ligi, czyli Toruńska Unia. Toruńska Unia podejmowała GKM, łzy rozpaczy w Toruniu. Łzy rozpaczy, tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o zespół z Torunia, kolejny raz na Oto Arenie, że tak powiem, pod rząd i znowu przegrana. Przegrana, aczkolwiek w lepszym stylu na pewno niż z Motorem Lublin. Obudzili się Chris Holder, swoje punkty dokładał Nils Christian Iversen, a Jason Doyle, no to jest klasa sama w sobie. W 6 startach 14 punktów, 2 bonusy. Tylko w swoich dwóch pierwszych gonitwach widział ze sobą plecy rywali, ale i tak przywoził 2 punkty. Także no w Toruniu już wspominaliśmy w poprzednich audycjach, absolutnie nie widać atmosfery. Rune Holta został odsunięty od składu. Szansę dostał Justin Stolp, aczkolwiek jest to zawodnik, który występował jako Kevlar tak zwany, czyli był wpisany do protokołu meczowego, był poklaskali, może tak powiem, kibice na Motoarenie przy prezentacji, aczkolwiek na tym jego udział w tych zawodach się skończył. Juniorzy Torunia, no Igor Kopec-Sobczyński zrobił robotę, ponieważ miał 4 punkty, wygrał swój wyścig młodzieżowy, tego na pewno od niego oczekiwał sztab szkoleniowy drużyny GDL Toruń. Natomiast no Mr. Garden, GKM Grudziądz, cały zespół równo, aczkolwiek brak punktów Krzysia Buczkowskiego może budzić pewnego rodzaju zaniepokojenie, aczkolwiek też wiemy, że zawodnicy innych drużyn z Ekstraligi no, nie obchodzą się z nim delikatnie, czy to chociażby w meczu Unii Leszno, z tego co pamiętam, Emil Sejputinow dosyć ostrym atakiem wszedł pod Krzysia Buczkowskiego, później Maciek Janowski i swoich zawodów też nie kontynuował Buczek. Natomiast no, Artyom Łaguta 12 punktów i 2 bonusy, tylko raz się pomylił. Przemek Pawlicki też by nastał na lidera. Tak jak w zeszłym sezonie można było mówić, że tylko i wyłącznie punkty zdobywa na swoim torze, a wiemy, że tor w Grudziądzu jest torem specyficznym, ponieważ od pierwszych wyścigów na dobrą sprawę już zewnętrzna cały czas niesie. Czym szerzej się pojedzie, tym większą prędkość idzie uzyskać. Wydłuża się w ten sposób prosta, jak wiemy, na prostej wyciągi silnika, jeżeli chodzi o kilometry na godzinę, mogą nawet do 125-130 prowadzić. Także Przemek Pawlicki 13 punktów. Też z takiej mojej obserwacji mogę zauważyć, iż brak sponsora pomiędzy właśnie sezonem 2018 a 2019 jest na plus dla Przemka, ponieważ wiemy, że kiedy już Piotrek Pawlicki ukończył wiek juniora, wraz ze swoim bratem otrzymali sponsoring od Red Bulla. Natomiast Red Bull po tym, jak Przemek Pawlicki odpadł z cyklu Grand Prix, wycofał się ze sponsorowania starszego z braci Pawlickich. Ale że tak powiem, brak jakichś, że tak powiem, dodatkowych funduszy na pewno negatywnie nie wpłynął na Przemka, a tym bardziej mobilizująco i pozytywnie. Anton Lidbeck, 9 punktów, też stabilny, że tak powiem, wynik tego szwedzkiego zawodnika. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg całego meczu, Grudziądz cały czas go kontrolował. Takim punktem zwrotnym, ponieważ jak wiemy, skończyło się 44-46, tylko 2 punkty straty, jeżeli chodzi o GDL Toruń. Bieg 11 miał tutaj kluczowe znaczenia, ponieważ wtedy para Jason Doyle i Chris Holder przywiozła Lindbecka z Buczkowskim na 5-1. No i później w wyścigu 14 również ta sama para okazała się zwycięską, w sensie podwójnym.
Do ostatniego wyścigu, że tak powiem, rozgrywała się sprawa chociażby jednego punktu w meczu, no, aczkolwiek wiemy, że Przemek Pawlicki i Artiom Łaguta, że tak powiem, dołożyli te swoje cenne 3 punkty, no i dzięki temu kolejne zwycięstwo, również z bonusem, zawodnicy KKM Grudziądz mogą sobie przypisać do ligowej tabeli. No a w tej ligowej tabeli już sprawa wygląda bardzo ciekawie, ponieważ Włókniarz Częstochowa coraz ma mniejsze szanse na pierwszą czwórkę. O 4 punkty wyprzedza ich właśnie wspomniany przeze mnie GKM Grudziądz. No a GKM Grudziądz ma tyle samo punktów, co Stalowa Wałbrzycha Zielona Góra. Także sprawa tego, kto zmierzy się z Fogą Unią Leszno w fazie play-off, jest cały czas otwarta. No dokładnie. No i cóż, przechodzimy już do tych niższych lig. Sobota były rozgrywane mecze zaległe, między innymi spotkanie w Gnieźnie, gdzie Start podejmował Unię Tarnów. Start coraz bliżej fazy play-off. Dokładnie, dokładnie. Może najpierw zaczniemy od meczu, który odbył się 30 czerwca. 30 czerwca, mecz w Brzeszach Gdańsk z Lokomotyw Darko Pilis. No tak szczerze powiem, Lokomotiv się bardzo ładnie postawił tutaj w Gdańsku, gdyż po prostu no, Wybrzeże wiadomo jest teoretycznie silniejszym zespołem. Lokomotiv w tym sezonie sobie jako tako nie radzi. Zajmują jedną z ostatnich pozycji w najpierwszej lidze żużlowej, a tymczasem to spotkanie odbyło się naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, odbyło się bardzo ciekawe spotkanie. Klasą samą sobie był lider, jeden z liderów z Dunka Wybrzeże, Krystian Pieszczek, zdobywca 14 punktów. Do tego Michael Bach dołożył swoje 10 punktów, z czym należy dodać, że było jedno wykluczenie. A jeśli chodzi o Lokomotiv, no Timo Lahti swoje zrobił 7 punktów, Władimir Tarasienko 7 punktów, no i oczywiście Andrzej Ligiediew, nie tak dawny jeszcze zawodnik Sparty Wrocław, 15 punktów w 6 startach. Także całe spotkanie skończyło się wynikiem 47-43 dla Gdańskiego Wybrzeża, co poniekąd było małą niespodzianką, prawda? No, jeśli chodzi o mecz, który był się, przepraszam, 29 w piątek, to ja, przepraszam bardzo, to ja pomyliłem kolejności tych meczy. Nie szkodzi, Wojtku, nie szkodzi. No, to było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, gdyż Unia Tarnów, pewnie zauważyć, że w Unii Tarnów jeździ dwóch zawodników, którzy do tej pory liderowali, jeśli chodzi o kalkulowaną średnią meczową. Był to Peter Jung i Wiktor Kułaków. No oboje się, że tak powiem, no, sprawdzili w tym meczu w 100%. Peter Jung zdobył 12 punktów, Wiktor Kułaków 13 w 6 startach. A całe spotkanie no, było no, rewelacyjne, było bardzo, bardzo wyrównane, aczkolwiek zakończyło się zwycięstwem Startu Gniezno 49-41. No jak tutaj wygląda tabela? No, w tabeli Start Gniezno zajmuje w tej chwili drugie miejsce za aspirującym do awansu do Ekstraligi PGG ROW Rybnik. W tej chwili ROW Rybnik ma na swoim koncie 17 punktów, ale należy zauważyć, że Start Gniezno tylko ma 9 meczy, czyli jeszcze jeden meczek do odjechania. I to wszystko może być tutaj u nas naprawdę bardzo ciekawie, jeśli chodzi o ten awans do Ekstraligi. Dokładnie tak jak wspomniałeś. Są te mecze, że tak powiem, zaległe jeszcze do odjechania. Unia Tarnów, która widnieje na trzeciej pozycji, również ma 9 meczy i tylko oczko straty do wicelidera Startu Gniezno. Także ta sytuacja może się jeszcze cały czas zmieniać, jeżeli chodzi również o, że tak powiem, dolną część tabeli, ponieważ, no okej, mamy 7 zespołów, ale musimy, że tak powiem, to czwarte miejsce wpasować w środek, to zarówno Ostrowia, jak i teraz Lokomotiv Dełga Pils oraz Orzeł Łódź. Cały czas te zespoły... Wielka niespodzianka. Wielka niespodzianka. Dokładnie. Tutaj nie wiemy na dobrą sprawę do ostatniej chwili, kto może spaść z tej ligi i zagościć w drugiej lidze żużlowej. Aczkolwiek wiemy, że zespołem najbardziej wyrównanym, ku moim szczerze powiedziawszy zdziwieniu, ponieważ Ostrowia przez dłuższy czas zajmowała drugie miejsce w najpierwszej lidze żużlowej. Ostatnio dwie porażki, w tym jedna, bądź co bądź, może i zaskoczenie dla jednych kibiców, dla których nie, ale na stadionie Lokomotivu Dełga Pils, gdzie przegrali samotnie, ponieważ to był wynik 55-35. Też wiemy, że Tomek Gapiński leczy kontuzję. Miejmy nadzieję, że wychowanek Polonii Piły szybko zagości na pierwszoligowych torach i będzie mógł wspomóc swój zespół, ponieważ przed że tak powiem, sezonem 2019 właśnie Ostrowia postawiła na zarówno tego zawodnika, jak i Grześka Walaska,
jako na takich solidnych liderów krajowych. Zresztą powiem, dużo pieniędzy również zostało w to włożone i na pewno ten zespół, bądź co bądź jako Beniaminek, nie mierzył w utrzymanie w lidze, a na dobrą sprawę w awans bezpośredni. Także sprawa wygląda tam cały czas otwarcie. Można powiedzieć, że PGG Row Rybnik już jedną nogą jest w play-offach, no, aczkolwiek wiemy, że nie należy za szybko wyciągać pochopnych wniosków, by poczekać, aż wszystkie mecze zostaną rozegrane, prawda? Dokładnie, tak jak wspomniałeś, Franku, tylko najmniej korzystnej sytuacji przede wszystkim zespołu w tej chwili widzę jest Lokomotiv Daugavpils, czyli zajmuje przedostatnie miejsce. A należy pamiętać, że Lokomotiv rozegrał najwięcej spotkań w tej chwili. Żadnego zaległego spotkania nie ma, bo rozegrał ich 11. A z kolei piąta Ostrowia rozegrała dopiero 9 spotkań, także wszystko się jeszcze może zdarzyć. Naprawdę w tej czwórce będzie bardzo ciasno, gdzie już praktycznie pewne, no najprawdopodobniej, tak jak wspomniałeś, Row Rybnik raczej w tych playoffach się znajdzie, no tu będzie cały czas rewelacyjna walka między Unią Tarnów, Wybrzeżem a Ostrowią. Na pewno któryś z zespołów, no niestety, zajmie piąte miejsce, tylko kwestia, który. Dokładnie, i też z takiego, że tak powiem, mojego doświadczenia mogę też powiedzieć, że często te playoffy, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, są znacznie bardziej ciekawe niż PG Ekstraliga. Ponieważ chociażby bardzo w zeszłym wyrównane. Roku, dokładnie, w zeszłym roku mieliśmy Row Rybnik jechał z Beniaminkiem. Z Beniaminkiem, i to należy cały czas podkreślać, motorem Lublin. No i w pierwszym meczu było 52-38, w drugim meczu 53-37, no i motor Lublin rzutem na taśmę awansował do bądź co bądź PG Ekstraligi, gdzie też nie należy go, że tak powiem, skreślać w walce o playoff. Dokładnie, dokładnie. Także jeśli chodzi, mówię, o pierwszą ligę, no sytuacja jest jeszcze otwarta. No teraz może przejdziemy do drugiej ligi, bo tutaj też się robi bardzo ciekawie. No dokładnie, dwa spotkania z udziałem Poznania i Poznań nowym liderem drugiej ligi. Pierwsze spotkanie z Wiki Krosno, a drugie no, z zespołem, który no, tutaj znacząco nic wielkiego chyba nie zdziała w tej lidze, Wanu Kraków. Dokładnie, jeśli chodzi o Poznań, to tak pozwolisz, Przemku, troszkę tak przyrównam do Leszczyńskiej Unii, gdyż mają bardzo świetny, wyrównany skład. Naprawdę oni mają bardzo, bardzo mało słabych punktów. A jeśli jest taki słaby punkt, to ten punkt jest szybko zastępowany zawodnikiem, który jest akurat w tym momencie wolny. No tak proszę zauważyć, mówię, mecz, który odbył się 29 czerwca z Wilkami Krosna, które na początku sezonu również aspirowały do czwórki. I tutaj należy zauważyć, że Power Dawid Wesson wystąpił bez swojego lidera, Belego. To jest. Ale wielki powrót, i tu uwaga, wielki powrót chrzestnego młodego Jakuba Miśkowiaka, czyli Roberta Miśkowiaka. Wielki powrót. W 5 startach komplet punktów, to jest coś niesamowitego. Po 12-miesięcznej przerwie, z tego zapamiętam, bo Robert miał bodajże kontuzję kolana. Tak jest. Później były jakieś problemy rodzinne, zajął się karierą swojego siostrzeńca. Ale jednak postanowił podpisać ten kontrakt i to był praktycznie strzał w dziesiątkę, gdzie zawodnik skakuje po rocznej przerwie, robi 12 punktów, można powiedzieć, że komplet. No, jedno wykluczenie było. Jeszcze tak jak wspomniałem, zespół z Poznania startował bez swojego lidera i wygrywa bez żadnego problemu 55-35. No tutaj start klasą samo za siebie było obok wspomnianego Miśkowiaka. Marcin Nowak, zdobywca 13 punktów plus 2, czyli jakby nie patrzeć, zdobywca kompletu. Edward Krasmar, również komplet punktów, 10 plus 2. Do tego Władimir Brodulin, 11 punktów w 4 startach. No i młodzież swoje zrobiła. Młodzież ogółem zdobyła 7 punktów, także to jest mówię, no można śmiało porównać do Leszczyńskiej Unii zespół z Poznania. No i jeśli chodzi o Krosno, dokładnie, tak mówię, że to jest, no może ty coś dodasz jeszcze na temat, swoje spostrzeżenia. Tak, na dokładnie, temat. Chciałem właśnie jeszcze dołożyć, jeżeli chodzi o ten mecz z Brykami Krosno. Tak jak wspomniałeś, można, że tak powiem, doszukiwać się podobieństw, jeżeli chodzi o Fogo Unia Leszno, jak i zespół z Poznania. I też warto wspomnieć, tak jak już nawiązałeś tutaj do Miśka, bądź co bądź do indywidualnego mistrza świata juniorów z 2004 roku na torze we Wrocławiu, Adamie, u Ciebie. I jest to zawodnik, który bądź co bądź był liderem, jeżeli chodzi o... To znaczy, nie liderem, aczkolwiek w pierwszej piątce były w pierwszej lidze żużlowej, więc był to zawodnik, który zdobywał bardzo ważne punkty dla swojego zespołu, wtedy występował jeszcze w Orle Łódź.
Natomiast doświadczenie tego zawodnika plus kombinacja tych cały czas młodych zawodników, Marcela Kajzera, Marcina Nowaka, Czecha Kaczmara i dodatkowo jeszcze Borodulina, sprawiła, że ten zespół Skorpionów biera tego Powera, którego ma w nazwie, i z Polonią Bydgoszcz może stoczyć bardzo ciekawy bój na zamleczu najpierw. Marcin, no bo jeszcze dodam, Leszczyński Byk były, prawda? Tak, dokładnie. Leszczyński Byk, który ojeżdżał się, występował w GKM-ie Grudziądz jako junior, ponieważ wiemy, że w Leszczynie, jeżeli chodzi o obsadę juniorów, to jest bardzo ciężko się załapać. Aczkolwiek widać, że te szlify nabierał pod dobrym okiem i teraz może swój kunsz żużlowy prezentować w drugiej lidze żużlowej, a co będzie za parę lat, równie dobrze może niedługo skoczyć w miejsce zawodników z pierwszej ligi żużlowej, jak i PGA Ekstraligi. Tego nigdy nie możemy wykluczyć. Oczywiście. No jeśli chodzi o ten mecz wspomniany, to jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi o Ligi Grosną, no zespół pojechał tak średnio, no nie było jakiegoś tam szału, aczkolwiek no klasą tu jak zwykle przeważnie Andrii Karpow z 11 punktów, raz zbiera się zakontraktowany, no raczej ten kontrakt się udał, bo zdobył 9 punktów i Nikforia 8+1. Także no zawodnicy swoje zrobili, po raz kolejny zawiódł Edward Mazur, na pewno wszyscy liczyli na lepszy rezultat tego zawodnika. Ale no nic, miejmy nadzieję, że w poprzednich meczach, przepraszam, w przyszłych meczach będzie troszkę lepiej. A jeśli chodzi o kolejny mecz, który z Poznań rozegrało to 30 czerwca z OECD-em drugiej ligi żużlowej, z P2 Speedway Wandą Kraków, no to praktycznie żadnych niespodzianek nie było. Wysoka wygrana Skorpionów, 64-23 i po raz kolejny rewelacyjny mecz Miśkowiaka. Zdobywca 7 punktów plus 2 bonusy, z tego czego jedno wykluczenie. Rewelacyjnie ponownie Edward Krasmar, 13 plus 1. Władimir Bordulin w tym przypadku 3 zwycięstwa w 4 wyścigach, jedno wykluczenie. Michał Służytek, junior, komplet punktów w 4 startach z 2 bonusami. Także co tu tutaj dużo mówić? No, drużyna całkowicie pełna. No, jeśli chodzi o drużynę Wandy, to nie będziemy tu za bardzo oceniali, bo praktycznie bo wszyscy pojechali. Nie ma kogo właśnie. No, najwięcej punktów zdobył Wojciech Lisiecki. 6-6 startach, z czego należy pamiętać, że jedno wykluczenie było. No wiadomo, jakimiś problemami się Wanda w tym momencie boryka. No, miejmy nadzieję, że sezon dojadą do końca, ułożą sobie wszystkie sprawy przez okres zimowy i od nowego roku zobaczymy Róża w Krakowie, bo to jest zawsze smutna sprawa, jak jakieś miasto się wycofuje, prawda, z tego Róża, bo ten Róża, mówię, u nas w Polsce jest jednak sportem bardzo popularnym i nieważne, czy Ekstraliga, czy druga liga, no chcielibyśmy, żeby jednak te zespoły odjechały kolejne sezony. Dokładnie. I jeszcze tak nawiązując do tego meczu, wynik, no, deklasacja 64-23, ale na uwagę i na plus zasługuje postawa trenera Tomasza Bajerskiego. Dlaczego? Oj tak. Ponieważ bądź co bądź, skład jest bardzo młodych zawodników, a że tak powiem, pod najgorszy numer startowy, jaki może być, czyli pod 10, nawet 12, że tak powiem, ma lepsze swoje pola startowe, jeżeli chodzi o zawody ligowe, pod 10 wstawił najbardziej doświadczonego Roberta Miśkowiaka. No i ten zawodnik nie obrażał się, a też wiemy, jak niektórzy reagują na to, że muszą jeździć jako doparowi swoich partnerów. Także chwała za to, że umiał przedstawić całą sytuację, no i to jest tylko i wyłącznie na plus zespołu. Nie wiemy, jak Dawid Belego na przykład z początkowej fazy zawodów by się prezentował z zewnętrznych pól startowych, a jak wiemy, Misiek jest zarówno startowcem, jak i na trasie potrafi swoje przełożyć i pchnąć do przodu. Także Tomasz Bajerski widać, że dobrze zarządza swoim zespołem. No i tak jak już wspomniałem, tylko i wyłącznie czekam na tą walkę w playoffach. Dokładnie, no już nie, jeszcze został teraz, w najbliższej kolejce będzie mecz obu drużyn liderów, czyli Poznania z Bydgoszczą. Będzie to bardzo ciężki mecz, aczkolwiek no, Poznań jest w bardzo komfortowej sytuacji. W tym momencie ma na swoim koncie 22 punkty, Polonia 18. Nawet gdyby Polonii się udało, co będzie bardzo ciężkie wygrać za 3 punkty, to da nam to tylko 21 punktów, także i tak nie jesteśmy w stanie przeskoczyć drużyny z Poznania. I tak jeszcze pragnę zauważyć, że małych punktów Poznań ma 201 małych punktów, z czego Polonia ma 93. Także to mówi samo za siebie, jak ta drużyna jest ułożona, prawda, jak po prostu jest prowadzona, jak zawodnicy punktują, no jest to coś niesamowitego, także no
Wiadomo, sercem jestem za Bydgoszczą, nie ukrywam, ale tutaj będzie bardzo ciężka, bardzo, bardzo ciężka walka o to premiowane miejsce awansem do pierwszej ligi. Aczkolwiek o tym się jeszcze za bardzo nie mówi, ale liczę na to, że jednak ta pierwsza liga od nowego sezonu będzie liczyła 8 drużyn. Co myślisz? Jest taka szansa i miejmy nadzieję, że będzie to liczba pożyteczna, no bo nie ukrywajmy, te 2 siódemki trochę też zawsze to trzeba się postawić, że tak powiem, w sytuacji drużyny, która ma 2 tygodnie przerwy od startów. Dokładnie. Wiemy, co dokładnie. Przez ten czas się wydarzy. Równie dobrze może wlecieć jakaś kontuzja w ligach zagranicznych, no i na dobrą sprawę się zaczyna robić problem. Wiemy, że ci zawodnicy, którzy jeżdżą w drugiej lidze, też często są zawodnikami, czy to z pierwszej ligi, czy z ekstraligi, na zasadzie gościa występują. Tak. Aczkolwiek właśnie wspomniałeś tutaj o meczu Polonii Bydgoszcz z Iwestonem PSŻ Poznań. Natomiast w tym samym dniu również odbędzie się, w mojej opinii, dwa ciekawe mecze, ponieważ no, nie jedzie Speedway Wanda Kraków, także nie będzie lania, że tak powiem. Aczkolwiek na uwagę zasługuje mecz Wilków Krosno z Steiner Unią Kolejo Żelabicz, ponieważ zawodnicy PGA Ekstraligi, czy to właśnie Kubera, czy to Smektała, czy również Brady Kerls, nie będą występowali w tym dniu w swojej lidze. Nie będą jechali w PGA Ekstralidze, a wiemy, że Roman Jankowski też, że tak powiem, po zeszłorocznej nauce, którą również dostał od, z tego co mnie pamięć nie myli, od kolejarza Opole, będzie chciał wejść z impetem do pierwszej czwórki. Wiemy, że mają raptem teraz 3 punkty, aczkolwiek tracą właśnie te 5 punktów do Wilków Krosno. Aczkolwiek jeżeli udałoby się z bonusem nawiązać walkę, byłoby to przeskoczenie już tylko na 2 punkty i zbliżenie się do pierwszej czwórki. Tak pragnę tylko zauważyć, jest tam zakontraktowany Jameson Litzy, Luke Becker, czyli też bądź taki następca Grega Hancocka. Brady Kerls też startował w pierwszym meczu przeciwko Polonii. Tak, dokładnie, Brady Kerls również. Także jeżeli ci zawodnicy wejdą do składu i gdybyśmy na przykład podstawili pod numery juniorów Dominika Kubera i Szumana Schlauderbacha, który jest też jednym z aktualnie liderów Unii Kolejowej, wtedy buduje się skład, który może zagrozić również Bydgoszczy, jak i Poznaniowi. Jednakże też wiemy, jak wygląda polityka ze strony Unii Leśnej, jeżeli chodzi o tych zawodników. Tam ma jeździć Pludra, tam ma jeździć Krzysiu Sadurski, oni mają się objeżdżać w lidze, żeby później... To był zespół szkoleniowy, prawda? Bez ciśnienia na awans. Tak, dokładnie, bez ciśnienia na awans, aczkolwiek ta pierwsza liga również by była ciekawa. Również by była ciekawa, zwłaszcza, że swój wiek juniora będzie w przyszłym roku kończył Smektała. Za 2 lata już Kuberę mamy. Także powoli można by tych zawodników, może nie tyle, że odciągać od Unii, to znaczy to jest tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, odciągać od Unii Leszno, ale również, że tak powiem, oswajać ich z tym, że ta pierwsza liga to nie jest coś złego, a Unia dysponuje tak szerokim składem, że mogłaby zbudować 2 silne zespoły, z których jeden mógłby być w środku tabeli pierwszej ligi, no a drugi walczyć o najwyższe cele, prawda? Dokładnie tak jak mówisz, ale jeśli chodzi, jak wspomniałeś, jeśli chodzi o Unię Leśną, to jest no, najlepsza w Polsce no, wylęgarnia talentów. No, jest, no, to tylu zawodników niestety musiało opuścić ten klub, jakby między innymi Kaczmarek. Dobrze mówię, Kaczmarek? Tak, Daniel Kaczmarek. Daniel Kaczmarek, no, musiał opuścić ten klub, pamiętamy to słynne wykupienie się do Torunia. No nie poszło może jego kariera w tym kierunku, jakby tego chciał, aczkolwiek śmiem stwierdzić, że wreszcie by to troszkę inaczej wyglądało pod okiem pana Romka Jankowskiego. Ale na pewno na tym się nie kończy. Na pewno będą kolejni następcy Dominika Kubery i Bartka Smektały. Pamiętamy wcześniej, to było talentów, już nie wspominając o bratku Ciepławickim, bo jeszcze... Kto jeszcze był? Jurica Pawlik. No poniekąd też, jakby nie patrzeć, wychowanek pana Romka Jankowskiego. Troj Baczelor również, jeżdżący w rowie Rybnik. Dokładnie. Także są to zawodnicy, którzy teraz jeżdżą... Tobiasz Musielak również. Już trochę zapomnieni przez kibiców, no z Leszna, Adam Kajoch, wcześniej Mateusz Jurga,
ci zawodnicy już teraz nie kontynuują swoich karier, ale swoje ekstraligowe punkty w wieku juniora dołożyli Robert Kasprzak, brat Krzysztofa, również się ścigał, również był młodzieżowcem Pogoni Lesz, no i swoje punkty, znaczy ja akurat taki jeden mecz pamiętam z Unią Tarnów, wtedy jeszcze naprawdę chyba miałem 10 czy 11 lat, ale ten zawodnik przywiózł 10 punktów, tak podobnie jak Mikołaj Cużytek, że miał 3 punkty, 2 z bonusem, 3 punkty, 2 z bonusem, także jest to taka może i retrospekcja, ale cały czas gdzieś tam zapadła w pamięci. No ale cóż, chyba już powinniśmy powoli przejść do meczów, które odbyły się w niedzielę, prawda? I zanim przejdziemy, jeszcze chciałbym zostać w tym klimacie, panowie drugoligowym, bo tak, mówimy o Poznaniu, mówimy o Krośnie, mówimy również, wspomnieliście o Bydgoszczy, ale ja wiadomo, sentyment mam też do kolejarza Opole. Nie wspomnieliście o kolejarzu Opole. Czy to nie przypadkiem będzie może czarny koń, szczególnie fazy play-off, do której powinien się dostać tych rozgrywek? No ja myślę, że do fazy play-off to bez żadnego problemu wejdzie kolejarz Opole, bo w tym momencie kolejarz Opole ma rozegrane dopiero 7 meczy, zauważmy. Dopiero ma rozegrane 7 meczy i już 12 punktów na swoim koncie, prawda? Także to jeszcze, to praktycznie wszystko na to wskazuje, że kolejarz jednak się w tej czwórce znajdzie. Kwestia na której pozycji, czy będzie na pozycji trzeciej, czy na pozycji drugiej, jeśli przeskoczy Polonia. A tutaj raczej nie powinno nic zagrozić temu, żeby się znaleźli w fazie play-off. Tak, ale jeśli chodzi o walkę o pierwszą ligę, czy to może być taki czarny koń pomiędzy tą czwórką, tą trójką? Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o play-offy, to jak to się mówi, no play-offy są specyficzne. Pamiętajmy parę lat temu, chyba 3 lata temu, jeśli się pomylę, to przynajmniej popraw, to Unia Leszno weszła do fazy play-off 4. miejsca, prawda? Tak jest. Tak, tak. No i nie skończyło się to drużynowym mistrzem Polski. To jest żużeń. Za to kochamy tą dyscyplinę sportu. Także nigdy nie wiadomo, kto awansuje. Najważniejsze wejść do pierwszej czwórki, a tam się wszystko może już wydarzyć. Wszystko. Dokładnie. Te play-offy w każdej z tych poziomów lig będą na pewno mega interesujące. Panowie, przechodzimy do Ekstraligi. Sparta Wrocław, a więc klub, który jest bliski memu sercu. Troszeczkę żeście już nawiązali do stadionu Sparty, ponieważ wspomnieliście o zawodniku, który zdobył dwa mistrzostwa świata juniorów. Sparta Wrocław podejmowała Stal Gorzów i tutaj mogło dojść prawie do takiego samego pogromu, jak w przypadku Poznania z Wandą Kraków, gdyby nie jedyna świetna jazda zawodnika Stali Gorzów. Piąte zwycięstwo z rzędu Sparty to na pewno jest no, sporą, może nie niespodzianką, ale pokazuje, że Sparta naprawdę zaczyna się mocno liczyć w lidze. Dokładnie, no może Przemek przedstaw nam dokładnie, jak to wyglądało na torze we Wrocławiu. Na torze we Wrocławiu wyglądało to tylko i wyłącznie jednostronnie. Jednostronnie 58-32, tak jak już tutaj Adam nawiązał. Był to pogrom bez Taja Findena, także boję się myśleć, co by było, jakby był Taj. Aczkolwiek, no tak, Bartek z Marzlik jest tym kapitanem swojej tonącej, nie powiem, że statku, bo bym przesadził, ale takiej łajby, takiej tratwy, która bądź co bądź przed sezonem została ogołocona z Martina Waculika. Również kontuzja Szymka Woźnaka, który doskonale zna tor we Wrocławiu. Ścigał się tam przed laty, nie mógłby, a na pewno dorzuciłby swoje cenne punkty. Może zaryzykować, że 10 punktów uciekło Stali. Tak, dokładnie. 10 punktów uciekło, bo ten wynik nie jest obiektywny. Ten wynik nie jest obiektywny, ale no więc właśnie. Można powiedzieć, że 10 punktów uciekło Stali, no ale teraz trzeba jeszcze te 10 punktów Tajowi też dołożyć. Trzeba dokładnie. Te 10 punktów być Tajowi dołożyć, ale być obiektywne, dokładnie. Tak, ale jakby to powiedzieć, no to, że Taj nie wystąpił w tym meczu, to dzięki temu w mojej opinii Jakub Jamruk zdobył te 8 punktów z bonusem. Czemu tak uważam? Ponieważ tajski, jeżeli chodzi o Speedway of Nation to na pewno wtedy wykazuje się doświadczeniem, jazdą parową, aczkolwiek jest to zawodnik, który już, że tak powiem, w swojej karierze ma kilka tytułów indywidualnego mistrza świata, także nie zawsze że patrzy na swoich partnerów. Często ci partnerowie robią za niego czarną robotę. Taką czarną robotę przez 2 czy 3 sezony wykonywał Szymon Woźniak, kiedy również jeździł non-stop w parze z Tajem Findenem i wiemy, że ciężko pracował na swój wynik,
Bądź co bądź jeszcze wtedy zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski na torze w Gorzowie, gdzie jak później wiemy wylądował. Przemek Liszka, jeszcze raz Przemek Liszka, dla mnie cichy bohater tego meczu. 8 punktów i 2 bonusy, no świetny wynik tego młodzieżowca, widać, że praca z juniorami cały czas wre. No pierwszy raz widzę, że jakiś junior zdobył więcej punktów niż Maksiu Drabik. No Maksiu Drabik najgorszym zawodnikiem był, 6 punktów w 4 startach. To właśnie to jest ciężko uwierzyć, trochę mówię to z uśmiechem na twarzy, ponieważ no wiemy jakimi cechami charakteru cechuje się właśnie Maksym. Aczkolwiek no może niepokoić postawa Rafała Karczmarza. Kolejny mecz. Kolejne załamanie formy, ale to jest, tak powiem, chciałbym mecz Daligorzów z Częstochową. Dwie drużyny, które są w kryzysie, może któraś by wyszła na plus. Teraz właśnie tak nie mogę sobie przypomnieć, czy jeszcze został im mecz bezpośredni, czy nie. Aczkolwiek nie są to drużyny, które zasługują na playoff. Nie są to drużyny, które zasługują na playoff z tego względu, że no jeden zawodnik wygra, no nie wygra meczu. Gdybyśmy, abstrahując od tego wszystkiego, włożyli do jednego zespołu Leona Madsena z Częstochowy, Bartka z Marzlika z Gorzowa i Jasona Doyla z Torunia, to wtedy byśmy mieli zespół, wow, który mógłby wojować o pierwszą czwórkę. Natomiast jeżeli ci zawodnicy są rozdzieleni w trzech różnych zespołach, no to o stabilny wynik całości nie można, że tak powiem, się oczekiwać. Peter Kildemant, kolejny sezon od momentu, kiedy zasilił Fogo Unioleczno, jeszcze w Częstochowie świetnie się prezentował, w Orle Łódź, poezja Speedwaya, to co latał po płotach było fenomenem. Natomiast Ekstraliga go przerasta i lepiej chyba zrobić krok do tyłu, by później móc zrobić dwa do przodu. Taka jest moja opinia w tej sprawie. Stal Gorzów z Włókniarzem zmierzy się w ostatniej kolejce w piątek. Dokładnie. To widzisz, to dziękuję, że sprawdziłeś. No i tak jak wspomniałem, Gorzów nie prezentuje się dobrze na wyjazdach. Kiepsko wygląda u siebie na torze. Te zwycięstwa są, często są wymuszone. Jeszcze tam było parę sytuacji z preparowaniem toru u nich, że pola nie są równe. Także sprawa tego zespołu raczej środek tabeli i nastawienie się na przyszły rok. W naszym Gorzowie tylko jedna sprawa jest na plus. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo udany debiut w Ekstralidze Andersa Thompsona. Zawodnik naprawdę potrafi być liderem wraz z Bartkiem na swojej drużynie. Robi świetną robotę. No w tej chwili w Wrocławiu znowu co prawda 9 punktów plus 1, ale inne mecze przeważnie to są dwucyfrówki, prawda, Andersa? Dokładnie. I to jest też zawodnik od Hansa. Nie ma straconych pozycji dla niego. Tak, dokładnie, nie ma straconych pozycji, więc też widać taki typowy duński speedway. Bardzo lubię to stwierdzenie pana Tomasza Dryły, kiedy zawodnicy, na przykład pod startem jest jeden Polak, trzech Duńczyków, to wtedy wiemy, że mamy indywidualne mistrzostwa Danii i nawet jak Nicky Pedersen jest w jednym zespole z Mikkelem Jebsenem, to wiemy, że między nimi cały czas będzie iskrzyło i tam bonus nie gra roli. Tam jest dwójka albo jedynka, przyjedziesz za mną, jesteś gorszy. Wybuchowe, że tak powiem, połączenie tego, aczkolwiek wiemy, że plusuje. No, plusuje. Bardziej, że teraz zostały jeszcze parę przedstawione. Nicky Pedersen naprawdę no, nie poznaje tego zawodnika z pokroju tego, co prezentował w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdzie był maszynką do zarabiania pieniędzy, do robienia punktów. Nie patrzący na swoich nawet kolegów z zespołu, zawsze przywożący na mecze tylko i wyłącznie kaski w kolorach, które są prowadzące pary, czyli albo czerwone, albo żółty. A teraz potulny baranek występujący pod numerem drugim albo dziesiątym. Jest to dla mnie fenomenalna robota Adasia Skórnickiego, którego bądź co bądź w poprzednich meczach troszeczkę zlekceważyłem z tego względu podczas meczu z Leśnym, kiedy Tondera po dobrym starcie odsunął, wtedy był według mnie słaby ruch. Natomiast teraz to zestawienie par, które widzieliśmy przy Alejach Zygmuntowskich na stadionie Motoru Lublin, było najbardziej chyba optymalnym. No i przyczyniło się też do bardzo cennego zwycięstwa Polbazu. No ale to, że tak powiem, za chwilę.
Dokładnie. Motor, Stelmet. Bardzo ważne zwycięstwo Stelmetu w walce o playoffy. Dokładnie. 41 do 49, 8 punktów straty ze strony Motoru Lublin. Z ciężkim sercem, z ciężkim głosem będę o tym meczu mówił, ponieważ Motor Lublin jest u mnie na drugim miejscu, albo nawet na tym samym co Fogołonia Leszno. Życzę temu Beniaminkowi jak najlepiej. Zawody z początkowej fazy bardzo wyrównane w mojej opinii. Zdziwiłem się co prawda tą właśnie parą Mikkel Jeftenjasen, Niki Pedersen, kiedy doszło do zamiany. No ale zamiana jak najbardziej na plus. Niki przywoził trójki w swoich startach, dwójki z bonusem, Mikkel Jeftenjasen. Rozmowa na pewno jakaś wychowawcza, mogę powiedzieć, była właśnie z Adamem Skórnickim. Patryk Dudek również po gorszym występie w poprzednim meczu, z tego co dobrze pamiętam, odnotował dwucyfrówkę, 12 punktów, rewelacyjny Martin Waculik, tylko raz się pomylił, 14 punktów z bonusem. No, juniorzy, ja już do tego przywykłem, kibice Falubazy pewnie też, że no nie przywożą punktów, aczkolwiek w meczu z Unią Leszno wtedy mieliśmy mega super sytuację, z tego względu, że Pawliczek przywiózł za plecami Kołodzieja, że Krakowiak wygrał bieg juniorów, były to cenne punkty. Natomiast, no tak mówię, cały zespół Falubazy, jeżeli chodzi o seniorów, poza tam Piotrkiem Protasiewiczem, on też miał upadek, w powtórce jeden punkt. Jest to zawodnik doświadczony i na pewno z tego meczu wyciągnie należyte wnioski. Bardzo szkoda, że Dawid Lampard z Bazera już potem został odsunięty, Robert Lambert tylko dwa punkty. Postawa juniorów, no, znowu fenomenalna, zarówno Trofimow, jak i Wiktor Lampard, łącznie to byli 13 punktów. Grisza Łaguta Dyszka miał to być lider, który będzie przywoził komplety, no ale no, człowiek nie jest maszyną, człowiek może się pomylić. Punkty na trasie mógł stracić, bo miał naprawdę świetnych rywali. Paweł Miesiąc jest cały czas dla mnie jak największym zaskoczeniem tej Ekstraligi, 7 punktów. Właśnie. To jest to zawodnik, który po prostu łamie wszelkie stereotypy. W magazynie dla Eleven Sports kiedyś powiedział, że on kiedy jedzie na prostej, on nie ma całej manetki odkręconej. No to ja się zastanawiam, co by to było, jakby on odkręcił tę manetkę. Tam wielu się zastanawiało, podśmiechiwało, aczkolwiek no, to pokazuje, że od drugiej ligi do ekstraligi, taki jak miał być tytuł naszego magazynu, pokazuje, że jest to jak najbardziej możliwe. Andreas Jonsson, zawodnik doświadczony, forma sytuacja jak z Piotrkiem Protasiewiczem. Wierzę, że wyciągnę z tego wnioski i w przyszłych meczach będzie punktował. Właśnie tak, jeszcze może wrócę do Pawła Miesiąca. Taka sytuacja mi się już przypomina właśnie przedsezonowa. Paweł Miesiąc jako jeden z pierwszych zawodników Beniaminka zgłosił chęć pozostania w Ekstralize, znaczy pozostania, przepraszam, no debiutu w Ekstralize, jakby nie patrzeć, bo Motor awansował w tym roku. No, pamiętam ten hejt, znaczy hejt, to nie był może na tyle hejt w internecie, to są po prostu ludzie od razu komentarze, no jak chce na ławie siedzieć, to nie ma problemu, no gdzie on na Ekstraligę. Tutaj po raz kolejny pokazuje nam sytuację, że zawodnik, który się idealnie wpasował w tą Ekstraligę. Tak samo się pasował idealnie Anders Thompson, tak samo idealnie się pasował Paweł Miesiąc. To możemy porównać, śmiało Paweł Miesiąca może porównać do Grzesia Zygoty, prawda? Tak, bo roboty swoją robi świetnie, rewelacyjne. Dokładnie, tak wspomniałeś. Jeżeli chodzi o te hejty w internecie, wiele się o tym słyszało, czytało, ale trzymając się, że tak powiem, kręgu żużlowego, ocena siły przed rozpoczęciem sezonu, no, Motor Lublin był od razu skazywany, idźcie już, po co w ogóle startujecie. Ja nie chcę naprawdę przytaczać, jaki to był redaktor. Ten redaktor nie cieszy się popularnością. Można się zapytać zawodników ekstraligowych, jak oni, kiedy są zapraszani do pewnego studia, reagują na to wszystko. Słaba ocena ze strony pana redaktora i mamy, że tak powiem, super niespodziankę. Będziemy mieli derby, miejmy nadzieję, będziemy mieli derby w pierwszej lidze pomorskie. I to jest pstryczek w nos, który, że tak powiem, w końcu się należał, ponieważ trzeba się obudzić z tego snu i chyba zejść na ziemię i dokonać trochę radykalnych
i ostrzejszych zmian kadrowych, ale temat Torunia już, że tak powiem, omówiliśmy, także... No jest jeszcze szansa, z tego co wiem, być może w jednym z meczy, jeszcze ostatnich meczy, wystąpi Jason Gota, bo już tak coraz odważniej mówi o swoim półroczu na w tym sezonie. Może to być końcówka, może wystartuje, ale jeszcze na ten temat nie chcę za dużo mówić, ale być może jeszcze w barwach Motoru Lublin zobaczymy go w tym roku. Dokładnie, a jeżeli nie w tym roku, kontrakt równie dobrze może przedłużyć. Wiemy, że dostał zaufanie, które bądź co bądź dla zawodnika, kiedy zostaje odsunięty od swojego macierzystego klubu, takie podanie ręki może wiele znaczyć. Tak samo jak Tai Wufinden w momencie, bądź co bądź ciężkim w swoim życiu, w momencie, kiedy zmarł mu ojciec, cały czas był wspierany przez klub z Wrocławia i on zarzeka się, że zostanie tam, no i też można wierzyć, że Tajski będzie tam kończył swoją karierę, ponieważ jeżeli wszystko jest logistycznie ustawione, jeżeli jest stabilizacja zarówno finansowa, jak i bądź psychiczna, ponieważ wiemy, że w żużlu ta psychika odgrywa niebagatelną rolę, jeżeli wszystko gra, to będą również wyniki. Jeżeli jest czysta głowa, będą wyniki. A taka presja często może doprowadzać do wielu rzeczy, których nie chcielibyśmy widzieć na torach, które mieliśmy do czynienia jeszcze w latach 90. Możemy wspomnieć tutaj Roberta Dodosa świętej pamięci, Łukasza Kurmanka, przepraszam, ale Rafał Kukańskiego. Tak jest, dokładnie. Są to ciężkie tematy, jeżeli chodzi o tematykę Speedwaya. Również świętej pamięci Tomka Jędrzejaka, też ściśle powiązanego z... Matej Ferian, dokładnie. Jeżeli ktoś nie wgłębiał się w tą sytuację, polecamy mnóstwo artykułów jest o tym w sieci i do czego, że tak powiem, żużel może doprowadzić i może nie ty... No, żużel, ale również zarządzanie w tym Speedwayu. W jednym z wywiadów Szymek Woźniak również wypowiadał, że wtedy po śmierci Tomka Jędrzejaka, że płaca w żużlu może się dla niektórych wydawać, że to są super pieniądze, ale w momencie, kiedy tak jak chociażby Dawid Lampard przywozi, tutaj mam akurat prosty przykład, jeszcze właśnie wracając do meczu z Lublinem, jeżeli zawodnik przywozi 0 punktów, no to no nie dostaje, że tak powiem, żadnych pieniędzy, a też trzeba pamiętać i być człowiekiem dla innego, że jest rodzina na pierwszym miejscu, dzieci i też, że tak powiem, trzeba wyżywić tą rodzinę. To znaczy, prawda? Dokładnie i w tym momencie ostatnio właśnie tak, to było spotkane właśnie w naszych mediach społecznościowych, był straszny atak na jednego z młodych juniorów Torunia. I tu właśnie redaktorzy właśnie prosili kibiców, żeby przypomnieli sobie tę sytuację, do której nie doszło paręnaście lat temu, żeby się naprawdę głęboko zastanowić nad tym, zanim się kogoś oceni, to nie jest wina tego młodego człowieka, tego zawodnika, że on specjalnie robi 0 punktów, żeby ta drużyna przegrała. To nie jest tak. To nie jest tak, mówię, no coś nie idzie, albo nie idzie, albo sprzęt nie jedzie, albo coś jest naprawdę, no zawodnik jeszcze, ale na pewno zawodnik tego nie robi celowo, prawda? Dokładnie, a też trzeba spojrzeć z jego punktu widzenia, jeżeli ktoś jest, kolokwializm użyję, ale jeżeli ktoś jest mądry, to niech się zamieni miejscem i zamiast siedzenia zgarbiony przy komputerze, no oczywiście, hejtu, niech wejdzie na ten motocykl i pokona chociażby z pełną odkręconą manetką te 4 okrążenia, to wtedy dopiero może się wypowiadać na temat związane z żużlem, a jeżeli tego nie uczynił, to usta raczej zamknięte. Dziękuję, koniec tematu. Oczywiście. Dokładnie. Panowie, no my z Ekstraligą troszeczkę się pożegnamy na jakiś dłuższy czas, ponieważ następna kolejka dopiero pod koniec lipca. My będziemy się emocjonować już w najbliższym tygodniu Speedway Grand Prix, który odbędzie się w Szwecji. Będziemy się jeszcze emocjonować pierwszą i drugą ligą żużlową, która też będzie miała tutaj przerwę. Następna kolejka 6-7 lipca, a później znowu pod koniec lipca. Panowie, ale chciałbym, żebyście też powiedzieli, bo nie chcieliście wymienić nazwiska redaktora, który tam jedzie po niektórych żużlowcach czy klubach żużlowych, ale chciałbym, żebyście zapowiedzieli też niesamowitego gościa, którego będziemy witać na naszej antenie.
podczas jednego z magazynów. Zrobimy nawet magazyn specjalny, żużlowy. Redaktora związanego jednym z telewizji, która dość prężnie tutaj działa na rynku, jeśli chodzi o Speedway. No i o wypoczywającego dzisiaj na Syberii. Może też byście przekazali jakieś może życzenia dla naszego przyszłego tutaj, no w pewnym sensie, no gwiazdy na naszej antenie. No oczywiście, no, pan Tomasz Zryła to jest dla mnie najlepszy z najlepszych komentatorów, bo to jest człowiek z pasją, to jest człowiek z pasją. To nie jest typowy komentator, który został zatrudniony do komentowania imprez żużlowych, tylko to jest człowiek, którego pasją są motocykle. I jeśli ktoś słyszał pana Tomka w telewizji, jak komentuje po prostu, no sam od siebie potrafi, no wspomniany, pamiętacie wspomniany niedawny wyścig Emilia Sajfudinowa z młodym Miśkowiakiem. No to było coś niesamowitego, komentarz pana Tomka Dryły. Dokładnie. Pan Tomasz Dryła jest naprawdę wirtuozem, jeżeli chodzi o wiedzę, jak i o sposób przekazania tego. Można go porównać do... Mam nadzieję, że to nie będzie dla niego żadna obelga, a tym bardziej komplement dla komentatora piłkarskiego udzielającego się w radiu. O ile mnie pamięć nie myli, ponieważ na pewno będzie jestem młody, ale Tomasz Zimoch, prawda? Dokładnie, Tomasz tak. Tomasz Zimoch również w taki barwny sposób, kiedy oczy były zamknięte, można było sobie każdą akcję wyobrazić i tak samo się dzieje z panem Tomaszem Drugą. Jeżeli chodzi o ten wyścig z Biśkowiakiem, to po prostu no emocje tam po prostu była pełna euforia. Tam było czyste, najpiękniejsze, po prostu aż, że tak powiem, sam rozmarzyłem w tym wyścigu, ale po prostu wszystkie emocje zostały wprowadzone na antenę, czysty luz, czysty rok. To jest komentarz kibica, to jest komentarz pasjonata sportu żużlowego. I tym bardziej bardzo żałuję, naprawdę bardzo żałuję, że nie ma motogami, ponieważ jak była motogamia, to się siadało o tej 21 czy tam 22, czekało się na nowe sytuacje, gdzie taką jedną anegdotkę jechał sobie pan Dryła motocyklem na Białorusi, śladem nad Niemnem właśnie i tak dalej. No i w pewnym momencie patrzy, jakaś furgonetka stoi, zapytał się, czy go nie podrzucić, żeby paliwa mu dotankować. Przyjechali z powrotem. Ten się okazał, że słucha Kazika na żywo, czyli po prostu oldschoolowy rok. No i razem przeżyli bardzo niezapomniane przygody, o których też dzielił się i polecam dla wszystkich właśnie materiały motogami. Mam nadzieję, że są gdzieś do znalezienia. Znaczy teraz akurat może motogami nie mamy, ale serdecznie zapraszam w imieniu pana Tomka na jego stronę motogami, to Dryła. Tutaj jest taki cykl publikowany, Złota Setka. No to jest coś wspaniałego, wywiad z różnymi zawodnikami. No to jest coś rewelacyjnego, to trzeba zobaczyć. Na Facebooku motogami Tomek Dryła. Także serdecznie zapraszam do zalajkowania tej stronki. Dokładnie, a ja mam nadzieję, że redaktorzy NC Plus wrócą z tym magazynem na antenę, ponieważ na pewno cieszył się olbrzymią popularnością i to jest tym bardziej strata dla nich medialna, a dla kibiców po prostu ciekawostki ze świata, czy to speedwaya, czy to motocykli, czy po prostu życia bez, że tak powiem, hamulców. Chyba to jest dobre określenie. Dokładnie. Ten materiał przekażę jak poprzedni. Oglądał już pan Tomasz Bryła waszą ubiegłotygodniową magazyn. No, powiedział, że naprawdę dajecie rady. Co moglibyście przekazać teraz, będącemu na urlopie tak daleko, no w dalekiej Syberii, naszemu gościowi? Kilka słów. Znaczy, no tak, serdecznie zapraszamy do naszego radia tutaj, panie Tomku. No i już nie możemy się doczekać, aż sobie porozmawiamy. Mamy kilka pytań odnośnie pasji w ogóle. No i także, jak to się mówi, do usłyszenia i do zobaczenia w telewizji, bo będziemy śledzili najbliższy cykl Speedway Grand Prix, gdzie zapewne pan będzie komentatorem. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że zdążył przyjechać, żeby hashtag się wstawić, ponieważ szczerze nie wyobrażam sobie cyklu Grand Prix bez pana Tomasza Drue i jego tekstów, na przykład, że holder, może już iść pod prysznic, i znajduje się w finale. Także jeżeli ktoś chce posłuchać mądrych, zarazem mądrych słów, jak i
i na luzie z przekazem pan Tomasz Drula, zapraszamy serdecznie. Na naszą antenę już w połowie lipca, dokładny termin podamy i nasi tutaj eksperci żużla, a więc Wojtek Korona z Irlandii i Przemek Bartkowiak z Poznania, a także trzecia już osoba, która dołącza do tego składu, więc będzie na tym trzecim torze startowym, czyli Mati. Zapraszamy. No i panowie, dziękuję za tą wspaniałą po raz kolejny audycję, analizę. Przeszliśmy się od drugiej ligi do ekstraligi. No i cóż, zapraszamy ponownie na naszą antenę, a już będziemy omawiać się w najbliższym czasie Grand Prix, które odbędzie się w najbliższy weekend w Szwecji. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Również pozdrawiam i dobrej nocy. Jak słyszeliście, drodzy słuchacze, no dzisiaj perły mieliśmy, perły nagrywaliśmy. Za chwilę udostępnimy ten dzisiejszy magazyn. Bliższe nasze również nagrania, które w dzisiejszym dniu 2 lipca, gdzie wziąłem aż sobie dzień urlopu, ponieważ no, spotkać się z takimi ludźmi, może nie osobiście, ale na łączach telefonicznych, z samego rana, tak to można powiedzieć, z panem Romanem Kołtoniem, później Tomasz Górski, Radio Gol, potem Michał Kołodziejczyk, redaktor naczelny Wirtualna Polska, Sportowe Fakty, później mieliśmy chwilę przerwy kilkugodzinną i kolejne nagrania, aż dwóch audycji, Zbigniew Masternak, pisarz, prozaik, scenarzysta filmowy, człowiek, który był, który komentował turniej, którego byliśmy patronatem medialnym, Utah Cup 2019. Później opowiedział również w następnym nagraniu, gdzie będziemy Wam udostępniać z odtworzenia na temat piłki wodnej. No i przed chwilą zakończyliśmy program z udziałem, jakby to powiedział Michał Pol, Mavenów. Tak, to można nadać. To są Maveni Speedwaya. To są ludzie, którzy żyją Speedwayem. Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy zaprosiłem na naszą antenę Wojtka z Irlandii, Wojtka Koronę, który jest ekspertem razem z Przemkiem Bartkowiakiem, który opowiadał, który wysłał mi jeszcze przed wywiadem te wspaniałe zdjęcia z tego 10-metrowego pokoju, w którym ma w pewnym sensie muzeum Speedwaya. To naprawdę jest niesamowite, że do naszej rozgłośni radiowej trafiają naprawdę ludzie z pasją. Nie chcący się wylansować, nie chcący tutaj, nie wiem, oczekujący góry złota wynagrodzeń, ale ludzie, którzy żyją na co dzień daną dyscypliną sportu, czy to żużlem, czy to piłką nożną, czy chociażby siatkówką, czy tenisem. Zapraszamy Was również, ponaglamy ten apel. W dalszym ciągu potrzebujemy ekspertów od Top 5 League, jeśli chodzi o piłkę nożną. Potrzebujemy ekspertów od tenisa, od siatkówki, od koszykówki, bo koszykówka jeszcze na naszym kanale nie gościła. Również będziemy mieli praktycznie cotygodniowy magazyn w hokeju na lodzie, a to dzięki również Krzysztofowi Wojtanowskiemu, który gościł na naszej antenie w Pasji Sport magazynie Pasja Hokeja na Lodzie, a więc to drugi taki Wojtek Korona od żużla, który również pasjonuje się, kolekcjonuje wszystko, co jest związane z sekcją hokeja na lodzie Zagłębia Sosnowiec. No i wrócą do nas starzy znajomi, a więc Liga Francuska, Grzegorz Zimny. Mam nadzieję, że również i dla niego znajdziemy drugą osobę, która będzie komentować, analizować mecze związane z Ligue 1. Również mamy już dwie osoby, które są przygotowane na start na Ligę Hiszpańską, czyli La Liga. Może nie będzie to La Liga Loca, ale to będzie La Liga w Radiu Sport Polonia. Czekamy również już na komentatorów Ligi Włoskiej, Angielskiej, no i Niemieckiej Bundesligi. Również na naszej antenie wróci człowiek, którego w żyłach płynie niebieska krew, czyli nasz przyjaciel naszego radia, niesamowity człowiek, pan Ryszard Czaban, ze swoimi wspaniałymi opowieściami na temat historii ruchu Chorzów. Powrócimy do tego cyklu
historycznego, jakim jest zdobywany były przez Chorzowski Ruch Mistrzostwa Polski. Dzisiaj niestety Chorzowski Ruch stoi nad przepaścią. Wystartuje, prawdopodobnie wystartuje w Trzcilidze, tego mu życzymy, ale czy do niej wystartuje, czy wystąpi w tych rozgrywkach, to się okaże. Pan Ryszard Czaban, gdzie jest jakiś benefit, czy są organizowane spotkania z piłkarzami Ruch Chorzów? Nie tak dawno, w ubiegły weekend, był na takim spotkaniu z udziałem wspaniałego trenera, selekcjonera, o którym kiedyś opowiadał nie tak dawno pan Paweł Czado, dziennikarz Gazety Wyborczej, korespondent właśnie na Śląsku Gazety Wyborczej, który również zagości u nas w połowie września. Opowie nam też o szansach śląskich klubów, patrząc tu od ekstraklasy po trzecią ligę piłkarską, a więc do Ruchu Chorzów. No i też pana Ryszarda zaprosimy na naszą antenę ponownie przed startem Chorzowskiego Ruchu do rozgrywek trzecioligowych, a może i wcześniej nawet, gdzie nam opowie o tym spotkaniu z trenerem Antonim Piechniczkiem. Zapraszamy ciągle do udostępniania, do tweetowania, do no, w pewnym sensie również i wspierania nas. Na razie nie potrzebujemy jako takiej, bo nie mamy oficjalnej strony, gdzie można byłoby zorganizować zbiórkę, ale kiedy już osiągniemy te 1000 subskrypcji na YouTube, kiedy będziemy mogli z mobilnych odtwarzaczy na żywo prowadzić, jak to było kiedyś, nasze audycje w Radiu Sport Polonia, kiedy założymy konto na Patronite, to będziecie mogli wspierać wszystkich naszych współpracowników radia, YouTube swoją drogą, a wy będziecie mogli drobną kwotą płacić naszym ekspertom, bo naprawdę nie zatrudniamy osób, które są jakoś z przypadku. To jak sami widzicie, no będą się i trafiać tacy, których mieliście już zaszczyt, nie zaszczyt, no, słuchać na naszej antenie. Ale również dzisiaj zapraszam, bo też nie wspomniałem o kolejnej osobie, która związana jest praktycznie od początku z naszym radiem, a więc Michał Przybyciel, nasz ekspert od Ekstraklasy. Również jego zapraszamy, no i w najbliższych dniach, a więc jutro zapraszamy pana Krzysztofa, który jest trenerem żeńskiej drużyny Piastunek Chorzów. Naprawdę człowieka, który żyje z tą drużyną, który trenuje dziewuchy, trenuje te wspaniałe dziewczęta, które naprawdę, no, brakuje im jeszcze tylko tych wyników, ale wierzymy w to, że będą i wyniki w następnym sezonie ligowym, że te dziewczyny poważą o coś więcej, ta cała drużyna, i że będą sukcesy, ale też na sukcesy potrzebne są pieniążki, tak samo potrzebne jak do wsparcia naszego projektu, ale także i do wsparcia naszych sportowców, bo tak już uważamy, naszych sportowców. Kiedy powstanie nasza strona internetowa, będziemy mieć fundusz sportowy i w nim będziemy mogli, drodzy kochani słuchacze, wspierać naszych sportowców. A dzisiaj pozdrawiam wszystkich tych, którzy wystąpili na naszej antenie w programach, które nagrywaliśmy, które ukażą się w najbliższych dniach. Pozdrawiamy również w dalekiej Syberii przebywającego naszego w połowie lipca gościa specjalnego w magazynzowym Speedway is Coming, pana Tomasza. Pozdrawiamy panie Tomaszu bardzo mocno i wierzymy w to, że będzie pan ze swoim głosem komentatorskim w przyszły już weekend, w sobotę, podczas szwedzkiego Grand Prix na żużlu. To tyle. Pozdrawiam was wszystkich, drodzy słuchacze, a również i hejterzy. Wchodźcie na nasz kanał, róbcie nam wyświetlenia, bo to nas promuje, bo to nam daje możliwości rozgłosu większego. Wszystkiego dobrego. Z tej strony kłania się i pozdrawia was wszystkich prowadzący dzisiejszą audycję Speedway is Coming spod taśmy Adam Lis z Londynu.